Reset Obywatelski. Panie i panowie, madame, monsieur. A teraz będziemy trafiać w samo sedno. Uwaga! Prawda nas zaboli. Dzień dobry, Polsko! Tu Ryk Wolnej Polski, Ryk Rządowych Oficerów Prawdy, niezłomnie stojących po stronie prawdy, blisko prawdy. Bliżej tenko tak blisko, że bliżej się już nie da. A jak co tydzień strzały prawdy wam przekazywał będę. Na początek Ryszard Kapuściński, kapitan prawdy Ryszard Kapuściński, strzela z okopu niezależna.pl tak. Osobliwe spotkania z Tuskiem. Jak pokazują kolejne spotkania, Donald Tusk jest coraz bardziej osamotniony w swoich kłamstwach i nienawiści do Polski. Najlepszym przykładem było jego ostatnie spotkanie we Wrocławiu. Na zdjęciach robionych z góry widać marną frekwencję i nawet sprzyjające portale oceniały liczbę uczestników na niewiele ponad 3000. Jednak nie ma się co dziwić, bo ile razy można słuchać kogoś, kto jak zdarta płyta powtarza w kółko PiS, Kaczyński, Kaczyński, PiS. Oczywiście stałym elementem tych spotkań jest 4-letnia Marysia i 5-letnia Małgosia, która pomiędzy nogami ochroniarzy dociera do Tuska i wręcza mu serduszka, życząc wygranych wyborów. Jak zwykle nie zabrakło też we Wrocławiu kobiety, która tuż przy scenie mdleje, a wolontariusz Arłukowicz z trudem, ale przeskakuje przez barierki i ratuje kolejne życie. Wtedy zalega cisza, a Tusk z zafrasowaną miną i niepokojem przygląda się kolejnej walce o życie. Taki to z niego dobry człowiek. Uwaga! Prawda nas zaboli. Tu najpolskie Radio Prawdy. Tu najpolskie Radio Prawdy. Jeszcze się bronimy. Jeszcze nadajemy. I oto moi ulubieni generałowie prawdy. Na początek generał prawdy Michał Karnowski strzela ze swojego okopu w polityce.pl tak. Z kłamstwem, draństwem i chamstwem Tuska trzeba walczyć odważnie i ofensywnie. Sobotni wiec w Bogatyni pokazał, że obóz Kaczyńskiego umie to robić. Jeśli gdzieś szukać dziś w Polsce małej Rosji, to najlepiej na wiecach tuskowej totalnej opozycji. Wymaszcie nazwiska, zostawcie obelgi, kłamstwa, manipulacje i cynizm, a nie rozróżnicie przekazu od kremlowskiego i łukaszenkowskiego. Jest też wspólny, całkiem konkretny mianownik. I ten tutaj przysłany z Berlina i tamci życzą sobie pogonienia obozu politycznego, który w ciągu ostatnich 8 lat nie tylko przeprowadził Polskę bezpiecznie przez potężne kryzysy, ale znacznie wydźwignął ją do góry. I dalej generał Michał Karnowski tak. Metoda Tuska w tej kampanii jest już rozpoznana. Brać każdą prawdziwą ludzką frustrację, złość i je podkręcać. Podrzucać kłamstwa, które mają wywołać nowe złości. Przyklejać się do wszystkich złości jednocześnie, nawet jeśli są ze sobą sprzeczne. Słowem, nakręcić maksymalnie złe emocje, skłócić Polaków. Nic innego zresztą nie umie. Nigdy nie reprezentował żadnej uśmiechniętej Polski. Zawsze żerował na konflikcie klasowym, na pogardzie części bogatych wobec biedniejszych. Twardo, zdecydowanie mówił za to w Bogatyni o polskiej suwerenności Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że Polska ma wielkie doświadczenie demokratyczne, większe niż większość państw Europy.
Warto zauważyć też dobre przemówienia Zbigniewa Ziobro i Adama. Uwaga! Jelana. Prawda na nas wiedzy. Zaboli. Na scenie stanęli obok siebie marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, a także koalicjanci, lider suwerennej Polski Zbigniew Ziobro, lider stowarzyszenia Od Nowa Marcin Ociepa, lider Republikanów Adam Bielan oraz Zbigniew Giżyński z koła Polskie Sprawy. Ten wspólny, zjednoczony głos był bardzo potrzebny. Za dużo już było wzajemnych dąsów. Walka idzie o najwyższą stawkę, a zwycięstwo obozu polskiego nad niemieckim jest możliwe tylko pod warunkiem jedności i podporządkowania się w pełni przywództwu Jarosława Kaczyńskiego. A teraz druga z dwururki, druga rurka. Generał Jacek Karnowski, generał prawdy oczywiście, strzela również ze swojego okopu w polityce.pl tak. Tusk, jak żeby inaczej, buduje przemysł kłamstwa i chamstwa. Tę samą metodę stosowały partie totalitarne w czasie, gdy szły po władzę. Pomysł Donalda Tuska na zwycięstwo w październikowych wyborach jest prosty jak cepa. I równie brutalny. Po pierwsze, przemysł pogardy, którym obecna opozycja posługuje się od prezydenckiej klęski Tuska w 2005 roku. Po drugie, przemysł kłamstwa i chamstwa, który lider PO rozbudowuje na skalę hurtową. Każde przemówienie to co najmniej kilkanaście grubych nieprawd, nie licząc dziesiątek różnego rodzaju fantazji. I nie ma wątpliwości, Tusk robi to świadomie. Naprawdę skorzystał z podpowiedzi profesora Bogusława Grabowskiego, który radził kłamać cynicznie i na potęgę. Jest więc kłamstwo, ale jest i chamstwo. Coraz bardziej brutalny, knajacki, ordynarny język. Tu także cel jest jasny. Oszołomić drugą stronę, przerazić, wbić w fotel, obezwładnić. Tę samą metodę stosowały partie totalitarne w czasie, gdy szły po władzę. To świadoma taktyka, niszcząca resztki jakichkolwiek standardów naszej debaty. Jak odpowiedzieć na tak totalitarną, z ducha miażdżącą wszystko, co po drodze, kampanię wyborczą opozycji? Trzeba mówić swoje. Bez chamstwa, bez kłamstwa, ale także bardzo wyraźnie, jasno, głośno. I trzeba także nazywać to, co robi Tusk. A robi rzeczy straszne. W istocie popełnia zbrodnie przeciw demokracji. Strzelał generał prawdy Jacek Karnowski. I moja również ulubiona generałowa prawdy Joanna Lichocka z okopu niezależna.pl równie ostro strzela. Podłość cynicznie obliczona. Wydaje się, że mamy do czynienia z pewnym przełomem w trwającej już kampanii wyborczej. Więc w Poznaniu zorganizowany przez PO i Donalda Tuska stanowi to przełamanie. Lider postkomuny postawił sprawę jasno. Kłamstwo, insynuacje, szczucie mają prowadzić do takiego podniesienia emocji, by doszło do rozlewu krwi. By ktoś ze zwolenników Tuska uwierzył w jego słowa o tym, że PiS jest seryjnym mordercą kobiet. A kto jest wyborcą PiS? Kradnie. Trzeba powiedzieć to wprost. Strzela Joanna Lichocka. Donald Tusk dąży do zamieszek i należy się w kampanii spodziewać takiego podniesienia napięcia przez tego nienawistnika, by do jakichś starć między Polakami doszło. I by jak kilka lat temu dyktowała plan opozycji fundacja związana z rosyjskimi oligarchami, polała się krew. Tylko wprowadzając szał negatywnych emocji i zupełnie wyłączając rozum całym grupom społecznym, Tusk ma szansę wygrać wybory. Ale jego cel jest szerszy. Podzielony na śmierć i życie naród jest słaby. Nie jest w stanie się obronić. Nie można mieć wątpliwości, że wobec wojny toczące się na Ukrainie i zagrożenia ze strony Rosji dla Europy, kreowanie takiego podziału jest działaniem przeciw podstawowym interesom Polski. Nie można też wątpić, że w kontekście działań Niemiec starających się osłabić rozwijającą się Polskę, to działanie Tuska i jego towarzyszy wprost służy
Berlinowi. Zapowiada się więc najostrzejsza kampania w historii, w której reprezentanci interesów zewnętrznych będą dążyli do totalnej agresji między Polakami, nawet do poziomu krwi. I jeszcze raz, generał prawdy Jacek Karnowski strzela w dziwnym kierunku, ale jakże celnie. Ambasador USA powinien fetować obrońców naszych, natowskich granic, a nie kurdej szatan. Przekroczenie kolejnej czerwonej linii. Kolejni ambasadorowie Stanów Zjednoczonych w Polsce przyzwyczaili nas, że niewiele znaczą dla nich przyjęte w dyplomacji obyczaje. Dzielnie niosą sztandary rewolucji LGBT, wspierają jak mogą lewicowo-liberalną opozycję i jej zaplecze, pilnują, by niepodległościowy rząd nie ograniczył zewnętrznych wpływów w naszym kraju. Wydawałoby się, że niewiele już nas może zdziwić, ale jednak nie. Ambasador Mark Brzeziński pokazał, że jest zdolny do działań wręcz niewyobrażalnych. Jego ostentacyjne spotkanie z aktorką Barbarą Kurdej-Szatan, która w ordynarny sposób, także z użyciem słowa mordercy, obrażała obrońców polskich granic, jest przekroczeniem kolejnej czerwonej linii. Sygnał związany z tym spotkaniem jest jasny. Panu ambasadorowi Brzezińskiemu nie przeszkadza brutalne atakowanie żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy bronią wschodniej granicy NATO przed cynicznym, barbarzyńskim atakiem hybrydowym. Nie przeszkadzają mu słowa, które były ciosem w plecy ludzi narażających swoje życie i zdrowie w obronie naszej ojczyzny. Nie widzi w tym problemu, a może nawet nie można wykluczać? Uważa, że padły one słusznie. Prestiżowe spotkanie z panią Kurdej-Szatan bez odniesienia się do niesławnej wypowiedzi to podpisanie się pod jej stanowiskiem w sprawie granicy. Strzelał generał prawdy Jacek Karnowski. Te wszystkie strzały prawdy. Uwaga! Prawda nas zaboli. Niestety Tomasza Piątka i jego słynną białą koszulę zmogły boleści, nie może się oderwać od łóżka, ale wyszukał dla mnie, dla was prawiersze i opatrzył własnym komentarzem. A więc prawiersz. Prawdziwie prawicowy prawie wiersz. Dzisiejszy prawiersz otwiera znany nam już poeta Wikat, który wciąż walczy z kastą sędziowską. Dokładnie rzecz biorąc, Wikat postuluje ekspresowe rozwiązanie sądownictwa. Sitwa sądów dziarska stara się jak może, by zachować swą władzę i pensję. Mój Boże! Podobno ponad 20 tysięcy i to dożywotnio, aż się w głowie kręci, po co nam ta czapa tych speców? Co chcą w swej sprawie orzekać? Niech się rozwiążą. I naród niech nie musi czekać. Proste, jasne rozwiązanie trudnej sytuacji w sądownictwie proponuje nam Wikat. Sędziowie, jak pisze Wikat, to zło, jednak to nie oni są złem najczystszym, o czym przypomina poeta Jezior. Ballada o Donaldzie, Donalda ballada, twarz ruda, twarz żółta, twarz ryża, twarz blada. Bo treścią ballady, tej naszej ballady, są zdrady, są zdrady, są zdrady, są zdrady. Gdy Donald był młody, kradł babci jagody. Zdradził też narzeczoną, chociaż ją rozbierał. Bo sypiał też z córką Ruska, oficera. Potem został nazi hitlerowskim nazi. Zdradził wszystkich ze Stasią, bo wstąpił do Stazji. Odkąd on ma władzę, zdradza nas codziennie. On wszystko robi niż inni odmiennie. No chciałbym tylko przypomnieć poecie Jezior, że Donald Tusk chwilowo nie ma władzy. A czy reszta się zgadza? Zostawiam Państwa samych z osądem. Podczas gdy Jezior zgłębił przeszłość Tuska, poeta wyciążasty postanowił przepowiedzieć przyszłość lidera PO. Malkontenci zapewne powiedzą, że utwór nie do końca pasuje do Tuska. Cóż, może po wyborach autor zmieni nazwisko głównego bohatera. Nadchodzi Tusk, tupiąc pruskim butem. Na każdym kroku okazuje butę. Zamiast klęczeć w popiele i błagać o litość, w
wciąż okazuje jadu nam obfitość. Gdy Tusk zwycięży, to sędziów zniewoli, jak również prokuraturę, by zrobić swoim wrogom torturę. Media publiczne weźmie do niewoli, podniesie podatki, zarżnie firmy całe, a sam będzie wciąż haratać w gałę. I najgorszy los przyszykuje polskim kobietom, bo to zimny gej niemiecki, co się brzydzi babskiej kiecki, a my mu ulegniemy niczym mamusi, bo on nas pieniędzmi podle kusi. Wizja straszliwa. Zimny gej niemiecki. Naprawdę poeci patriotyczni chyba wzlatują już. Może nie na wyżyny Parnasu, ale wzlatują na pewno. Podłe pokusy pieniężne płyną też z Europy, która nęka biedną Polskę, o czym pisze poeta podpisujący się najlepszym możliwym pseudonimem Polak. Żegnaj, Polsko, pachnąca lipy kwiatem. Żegnaj, ojczyzno, matko mych dzieci i żony. Każdy kraj, które obwieściły, że jest twoim bratem, przymknął oczy i udaje, krzyczy, że jest obrażony. Nasze łodzie rozpłynęły się po ziemi, opuściliśmy porty, zostały wyrwane korzenie. Miłość do Boga, do ciebie, od pępowiny nauczeni, rzucamy się na złoto dobytku marzenia. No, poeta Polak marne ma o nas zdaniem, ale może ma rację. Unia Europejska nie tylko nęka Polskę, ale też gubi samą siebie, ściągając na siebie kolorowe hordy. Ale PiS odpłaci Europie dobrem za jej bezgraniczne zło, zapewnia nasz ulubiony poeta, doradca zarządu TVP, Marcin Wolski. Myśl o przyszłości ciągle mnie dręczy. Dla Europy brak dziś gwarancji. Powstanie wielki kalifat Niemcy i Emiraty Hiszpanii, Francji. Zbiorowym trudem lewackiej bandy i bezlitosnych szmuglerów ludzi na Bantustany zmienią się landy, bo nawet zima mas nie ostudzi. Do jednej bramki to, co się gra. I smutny koniec dostrzegam jeden. Zachód podzieli los RPA, a nam znów przyjdzie ratować Wiedeń. Zwrotki i rymy jak zwykle zgrabne ma nasz ulubiony poeta, doradca zarządu TVP. I wieszczy nam jednak bardzo bitewną przyszłość, co z jednej strony może nas cieszyć, a z innej napełniać podziwem dla talentu poetyckiego Wolskiego. Jadą hordy kolorowe, a przede wszystkim jadą hordy tęczowe. Przypomina autor o pseudonimie Prawdziwy Polak. Pamiętacie Państwo, wcześniej był Polak, a teraz jest Prawdziwy Polak. Nie mylić z cytowanym wcześniej autorem właśnie o pseudonimie Polak. Poeta Polak brzmi rzewnie, poeta Prawdziwy Polak brzmi gniewnie. Oboje jesteśmy w raju. Moja żona to dar od Boga, precz z sodomią. Moralne murwy i chysie. Fajnie tu spodoba ci się. Jeden chyś ściągnął pory i pokazał otwór spory. Poeta Prawdziwy Polak po prostu przeszedł od razu do sedna. Pory, otwory. Ale żona, dar od Boga. Należy pamiętać, poecie, to, że potrafi tak głęboko kochać bliską sobie osobę. Czy jednak jakiekolwiek hordy mogą nam zagrozić, gdy granice bronią dzielni pogranicznicy do spółki z niezawodną policją? Z tą kwestią zmaga się nasz ulubiony prawieszcz Marek Gajowniczek. Wersji Gajowniczka naszej granicy wciąż broni Wojsko Obrony Pogranicza, czyli perelowskie Wojska Ochrony Pogranicza rozwiązane w 1991 roku. Przygraniczna to drożyna, chrust Babina zbiera. Może spotkać Prygorzyna lub grupę Wagnera. Codziennie przez płot przepchana gromadka migrantów przez WOP jest obserwowana oraz policjantów. I co ten Prygorzyn może i jego Wagnery przy silnym granic na dozorze? Nic już, do cholery. No pięknie, pięknie, prawie że Gajowniczek. Ale skoro Gajowniczek, to też Lwów 47, to jego wielki rywal, zajrzyjmy. A on właśnie spłodził utwór Nie chcemy podłego braterstwa z Kainem. Zgniły ziarna pamięci w zagonach narodu.
Groby zarosły chwastami, piołunem i perzem. Banderowska prawda nagrobnym kamieniem leży ciężko i krwawo niegodnym przymierzem. Zdrada na dzikich polach polskiego sumienia. Banderowskie pomniki zamiast krzyży świętych między Bugiem i Odrą karczemne wesele. Bawią się sługusy ochłapem rzuconej wolności. Ci, co zostali wierni prawdzie i sumieniu, myślą z trwogą o krwawej nad Wisłą niedzieli i braterstwie podszytym żydowskim podstępem. Celem, którym świat znów śmiertelnie podzieli, by pogrzebać pamięć o zbrodni na Wołyniu, by nie urazić uczuć partnerów z Tarnopola. Choć oni wznoszą nowy banderowski pomnik, bo taka jest ich nadal antypolska wola. A wy? Już święcicie swych wspólnych bohaterów i w Ukropolin, zapominając o grobach naszych sióstr i braci, ludobójstwie Polaków, eksterminacji w tylu nieludzkich sposobach, już zadeptana barykada naszej pamięci. Nie bronimy się przed zezwierzęceniem świata. Nie, ruskie onuce roznoszą trupi zaduch, gdy narody giną z rąk światowego kata. Odchodzą. Naoczni świadkowie ludobójstwa. Czas zarasta kłamstwami banderowską winę. Gdzie twoje groby, krzyż i znicze pamięci? My nie chcemy podłego braterstwa z Kainem. Czas rozstrzygnąć cotygodniowy nasz mini konkurs. Czy Marek Gajewniczyk, czy Lwów 47? No więc Lwów 47 dzisiaj w swoim znanym tonie przywołał wszystkie już chyba swoje porównania i myśli, które bez przerwy, latami cyzeluje. Natomiast Gajowniczek o Wojsku Ochrony Pogranicza i Prigorzynie i Wagnerze chyba jednak w tym tygodniu wygrywa, bo to jednak aktualność wygrywa. Aktualność, panie Lwów 47. Ale Lwów 47 nie boi się mocnych słów, ale jeszcze mniej ich się boi nasz ulubiony poeta Zawias. Gdy spływają potami wory, włażą w upał z nory potwory, niosą na grzbietach plugawe dary, te rozpaskane zgniłe poczwary. Idzie zgniłozaur, choć skamieniały, to jednak zgniły, wytrzeszcza gały. To komorozaur jest ociężały. Żeby nie zasnął, dajcie mu kawy i tyranozaur truchta kulawy. To tusku kaszubski rybak. A jego program to taki robak, na który łowi polskie szczupaki. Polska to szczupak, nie byle jaki, co zwymiotuje zwycięskim rykiem partię, która jest jednym wielkim wybrykiem. Partia PO pójdzie na dno. Tusk dostanie w zad, pruski put, burski pad, kulka wymiocin, wulka kmiocin. Balerzy nic z odłych pałuszników Kuska i Tomorowskiego. Balerzy nic głupiego Gutka i kleniwego Lerwińskiego. Energia, dziarskość, krzepkość, hej. No w swoim słowotwórstwie poeta Zawias posunął się dalej niż zazwyczaj dotąd. Gratulujemy. Podczas gdy Zawias oddaje się poezji turpistycznie paleontologicznej, znany już nam autor o pseudonimie Kołaczek zdradza swoje najskrytsze pragnienia. Marzy mi się Marysia. Marysia Połaniecka. Bardziej niewinna od dziecka. Nawet od tego, które sama zrodzi. Ona robi wszystko tak, jak się godzi. Nawet nie myśli o zapaleniu papierosa. Tylko pędzi do kurbosa, aby sypała im ziarenka jej bieluteńka ręka. Nie chce być influencerką, tylko na męża nieśmiało zerka. I co on powie? To dla niej święte. Dzisiejsze panny mogą się ugryźć w pięte. Tylko Marysia Połaniecka. Na szczęście w szkołach są dobre zmiany i będą rosły nam takie panny. Gratuluję poecie Kołaczkowi optymizmu. Warto czekać, aż te panny wyjdą ze szkoły i będą dokładnie takie jak Marysia Połaniecka. Ale jeszcze głębiej w przeszłość sięgają marzenia prasłowiańskiego poety podpisującego się Światłowit.
Gdy tarczownicy dali popis, ściskając długą, ciężką dzidą, to wtedy do nich panny idą, a żeby z nimi zrobić popas. Opasz się, piękna panno, opasz. Nieś, że w wojakach masło twaróg, niech ścichnie pogwar męskich swarów, gdy wniesiesz bochny albo kasze. Niech się posilą zuchy nasze. A ty im zacne pieśni śpiewaj o dawnych mężach oraz dziewach, co to gromili wyrój Niemców i powstrzymali cudzoziemców, żeby słowiańską mową szumiał nasz las i żeby nikt nie umiał szprechać i krakać jako Niemcy albo szczebiotać jak Wołochy. Nie trze nam cudzoziemskich ochyt. Do kaszy dodaj, dziewczę, skwarek, aby omaścić żar pogwarek. Piękny wiersz Światłowida i aż chce się kroczyć ku takiej przyszłości, która jest z głębokiej przeszłości. I na koniec poeta Andrew, który pisze tak. Gdy inni nie wiedzą, czy trwać przy sprawie, ja nie zawiodę panie Jarosławia. Gdy inni pod szeptą nadstawiają uszy, ja nie zawiodę panie Mateuszu. Piękny wiersz, wyznanie niemalże i przyrzeczenie. Andrew pięknie zakończył nasz prawiersz. Podziękujmy poetom za tą przygarść patriotycznych wierszy. A ty, Tomku, wracaj do zdrowia, czyli do nas. Uwaga! Prawda nas zaboli. Poprosiłem o rozmowę Piotra Pacewicza, szefa OKO.press. Dzień dobry, Piotrze. Witam. Jeden z tych naczelnych, którzy podpisali się pod apelem w mediów niezależnych. Może fragment, Piotrze, dla tych, którzy może o tym nie wiedzą, przeczytam. A fragment tego apelu. W ostatnich dniach na łamach Onetu i Wirtualnej Polski zostały opublikowane teksty ujawniające próby nacisku ludzi władzy na wolność redakcji. Po licznych przypadkach z niedawnej przyszłości Lex TVN, postępowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, masowo wysyłanych do polskich redakcji pozwach, to kolejne próby ograniczenia niezależności polskich mediów. Deklarujemy, przypomnijmy, że jest to deklaracja redaktorów naczelnych wolnych mediów, deklarujemy, że będziemy bronić niezależności polskiego dziennikarstwa, a zarządzane przez nas redakcje będą solidarnie i konsekwentnie informować społeczeństwa o każdej próbie wpływania władzy na media. Podpisałeś się po tym, Piotrze, i czego się spodziewasz? Jakiej reakcji? To są tego rodzaju gesty, które nawet niekoniecznie muszą się na coś konkretnego przekładać w sensie jakiejś reakcji, natomiast budują pewną więź i świadomość wspólnoty dziennikarskiej. Trochę na zasadzie takiej, żeby użyć tego ukraińskiego hasła razem nas bohato, nas nie podołaty, tak? To znaczy, że jak jesteśmy razem, to po prostu jesteśmy nie do pokonania. Czyli jest to tak, trochę taka deklaracja siły niezależnego dziennikarstwa. Z całą świadomością oczywiście, jeżeli prawda, jesteśmy przytomnymi ludźmi, no, że siła tego dziennikarstwa to jest siła naszych czytelników, czytelniczek. To znaczy, to jest siła naszej obecności w życiu medialnym i tego, że czytelnicy, czytelniczki nas w taki czy inny sposób utrzymują, bo uważają, że jesteśmy potrzebni demokracji, więc no... No nie, ale to, tak. To nie jest tak, że tylko czytelniczki, czytelnicy, słuchacze czy radiosłuchacze, którzy niejednokrotnie składają się, czy kupując gazety, czy wpłacając na konta, składają się na pracę tych redakcji. Jednak jest jeszcze obok tego kwestia samych dziennikarzy, redaktorów, ich niezłomności w bronieniu zasad dziennikarskich. I jak to tą sprawę oceniasz w polskich wolnych mediach? Czy ta niezłomność jest, oprócz tego apelu? Kiedyś żeśmy chyba dyskutowali o tym i się różniliśmy opiniami. Ja uważam, że te takie media niezależne, czyli te no, wszystkie media, może no, wszystkie to za dużo powiedziane, ale poza koncernem Polska Press, poza mediami publicznymi, poza
takim zestawem mediów prawicowych, no to generalnie media centralne i lokalne zachowują się zgodnie ze standardami dziennikarskimi, no mniej lub bardziej angażując się w jakby w taką, powiedzmy, wojnę partyjno-światopoglądową. Ale generalnie ja to oceniam pozytywnie. Też przypomnę, że to nie jest pierwsza tego rodzaju inicjatywa, że przepraszam, że myśmy mieli, nawet myśmy jako OKO.press też byli współautorami, współtwórcami poprzednich inicjatyw, czyli mieliśmy takie stanowisko redaktorów naczelnych w sprawie wyłączenia możliwości pracy na granicy polsko-białoruskiej. Mieliśmy wcześniej protesty przeciwko Lex TVN i te protesty były podpisywane masowo przez dziennikarzy i dziennikarki. No i mieliśmy jeszcze protest, też bardzo mocno poszedł przeciwko takiemu potraktowaniu rodziny Magdaleny Filiks przez media publiczne, generalnie rzecz biorąc. Znaczy jeszcze wcześniej, na samym początku tej władzy PiSu, ja sobie przypominam protest, kiedy władza, tym razem sejmowa, próbowała ograniczyć pracę dziennikarzy w Sejmie, utrudnić im kontakt z politykami. Wtedy tak. Też był taki protest. Tak, no więc każdy taki protest ma taką funkcję jakby umacniającą jakoś takie przekonanie dziennikarek, dziennikarzy, nasze przekonanie, że to, co robimy, ma pewną wartość taką obywatelską, społeczną, że liczy się w tej bitwie, która w Polsce się toczy, prawda, między z jednej strony jakąś szeroko rozumianą demokracją liberalną, a z drugiej strony między tą taką autorytarną prawicą, która próbuje okroić demokrację, pozostawiając też nie do końca uczciwe, ale powiedzmy niefałszowane wyniki wyborów, ten mechanizm wyborczy. No więc w tym sensie to jest gest, który się liczy i on daje taki dreszcz, takie poczucie takiego dreszczu wspólnoty, prawda? Bo nagle widzimy media bardzo różne, takie media wręcz tabloidowe, które i media te poważne, i te najpoważniejsze, i największe portale, i małe lokalne tytuły. I to daje takie przyjemne poczucie, że właśnie tworzymy pewnego rodzaju wspólnotę wartości, nawet jeżeli te wartości realizujemy każdy tam po swojemu. Ale powiedz mi, czy twoim zdaniem teraz, w tym okresie przedwyborczym najbardziej gorącym, bo chyba nie przez przypadek do szefa Onetu i do szefa Wirtualnej Polski teraz przyszli ci politycy, proponując albo wykupienie, albo umieszczenie swoich ludzi w ich redakcji, czy to będzie trudny okres dla mediów niezależnych, właśnie te kilka miesięcy do wyborów? Bo moim zdaniem to się nasili. Będą z jednej strony kuszenia, a z drugiej strony straszenia. No bardzo możliwe, że tak będzie, ponieważ PiS, to jest taka dziwna sytuacja, że siły prodemokratyczne są w pewnego rodzaju desperacji, bo w tej chwili sondaże nie pokazują na to, że trzy listy wyborcze mogą doprowadzić do utworzenia większości, ale PiS jest również w desperacji, ponieważ jego wynik wyborczy w sondażach w tej chwili jest bardzo kiepski, punktu widzenia oczywiście ich aspiracji, jest poniżej, nawet poniżej wyniku 2015 roku, nie mówiąc o wyniku, kiedy to tam było 37,6, w to już mówimy o poparciu wyborczym, czyli sondażowe może być trochę mniejsze, ale się przekłada na trochę większe wyborcze, czy też w 2019, kiedy to oni mieli rekordowo ponad 43% poparcia, prawda? I to był rekord. Nie mają tego teraz i będą szturmować redakcję, twoim zdaniem? Tak, będą próbować po prostu grać wszystkimi i to widać, że grają czym tylko mogą. Na szczęście nie staje im wyobraźni, w związku z tym sięgają przede wszystkim do zużytych narzędzi,
które zatraciły swoją moc, tak, tak 800 plus próba wskoczenia na Jana Pawła II i popędzenia, prawda, narodu w obronie jego świętości. No oczywiście totalna kompromitacja związana z Lex Tusk, tak? Nie bójmy się tego słowa, Lex Tusk. I no i po drodze jeszcze jakieś zupełnie masakryczne z punktu widzenia odbioru, choć przede wszystkim zagranicznego, prawda, próby użycia w propagandzie Auschwitz, no jakiś horrendum. No więc to wszystko nie wychodzi, prawda? To wszystko zupełnie nie działa. No teraz jest próba, która no według specjalistów może być jako pierwsza, jako taka skuteczna, choć mówię to z wielkim bólem, czyli straszenia uchodźcami, straszenia migrantami, ale też nasze sondaże pokazują, że tutaj pewnego rodzaju podatność jest na ten lęk, nawet jeżeli on powinien się już całkowicie oswoić w sytuacji, kiedy mamy kilkaset tysięcy pracujących w Polsce ludzi z Azji, Afryki, a nawet Meksyku i tak dalej. Ale wróćmy na chwilę do tych mediów. Właśnie. Czy coś jeszcze oprócz takiego apelu, niezależne media, ich szefowie, mogą w tej sytuacji zrobić, żeby się może jakoś wspólnie bronić? Bo wy piszecie w tym liście, że będziecie ujawniać każdą taką próbę wpływania na mediów. No ale czy nie trzeba byłoby zrobić czegoś więcej? No to jest bardzo delikatna sprawa, prawda? Bo ja tutaj nie chcę, że się tak wyrażę, występować w roli, jak to się mówi, najmądrzejszego w całej wsi. Ale no, mam za sobą też doświadczenie sprawy Rywina w Gazecie Wyborczej, kiedy byłem wtedy wicenaczelnym. I teraz tak. No, powiedzieć tak, poskarżyć się, prawda? To jest oczywiście jakiś ruch, który ma te swoje zalety, o których mówiliśmy. No, natomiast no, tak naprawdę przecież zostało popełnione przestępstwo. I teraz... No, mówisz o sprawie Rywina, tak? Nie. Mówię teraz o sprawie Onetu i sprawie Wirtualnej Polski. Ale to przestępstwo na czym polega? No właśnie. No, przestępstwo polega na tym, że została naruszona prawo prasowe, które mówi, że organy, że nie wolno, cytuję artykuł 6 punkt 4, nie wolno utrudniać prasie to jest stara nomenklatura, chodzi generalnie o media, zbierania materiałów krytycznych, ani w inny sposób tłumić krytyki, prawda? Czyli ani w inny sposób, bo to co jest ten kazus. Tak, no i tutaj no, mamy do czynienia z takim przypadkiem. Oczywiście to była próba tłumienia krytyki, ona się nie powiodła, bo redaktorzy naczelni zareagowali tak, jak zareagowali, ale próba była. I teraz artykuł 44 mówi, że kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Ale do tego było potrzebne złożenie zeznań i doniesienia do prokuratury przez szefa Onetu i szefa Wirtualnej Polski. Tak. I tutaj dlatego ja mówię, że nie chcę być taki najmądrzejszy w całej wsi, dlatego że pojawia się tutaj w tym momencie no, taka proza prawnicza, prawda? No dobrze, pójdziesz i powiesz, że pan X, musiałbyś wtedy powiedzieć, kto to jest, był u mnie i mówił to, co mówił. No ale przecież nie nagrałeś tego. Nawet gdybyś nagrał, zresztą to nie może być używane jako dowód w sprawie, ale no powiedzmy już coś by wtedy było, tak? No pan X powie, proszę pana, ja tam nigdy nie byłem nawet. Wpisał się do księgi wejścia do redakcji? Nie, prawdopodobnie, bo być może nie wiemy, gdzie te spotkania się odbyły i tak dalej. W związku z tym tutaj ja rozumiem, że nie jest łatwo taką sprawę ujawnić naprawdę w pełni, prawda? Ale oczywiście ona, póki mówimy o jakimś tam, prawda, ważnym polityku albo jakimś ważnym przedstawicielu spółki Skarbu Państwa, no to operujemy jednak takim, powiedzmy, niegroźnym ogólnikiem.
i na co można, władza może sobie wzruszyć ramionami. Natomiast no tutaj zostało, znaczy, to by miało swoją moc w momencie, gdybyśmy po prostu wystąpili. Oczywiście prokuratura, wiadomo, że nie będzie taką strasznie wyrywna, nawet jeżeli tam się jakieś gry toczą. Chyba że akurat Ziobrze to zapasuje w jakiejś jego rozgrywce, prawda? Ale raczej nie, bo tutaj jednak się odezwie pewnego rodzaju solidarność całego obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Więc, no ale to by miało jakąś swoją moc, no bo no, Konstytucja też mówi, że Rzeczpospolita Polska, to musimy sobie przypomnieć, zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Nie, no tak, ale nie skupujmy się. Tutaj w takim sensie prawnym nic się nie wydarzy. Przynajmniej no, póki jest to władza. Prawdopodobnie masz rację i z tego względu to jest, że tak powiem, zła wiadomość, prawda? Ale myślisz, że tym apelem przekonaliście innych szefów mediów, czy redaktorów, czy dziennikarzy, żeby naprawdę ujawniali każdy taki przypadek? Bo też trzeba trochę, widzę, może przypomnieć, że to jest taki sposób na zapewnianie sobie niezależności. Kiedyś w PRL-u, w podziemiu, jeżeli ktoś miał kontakty, czy był nagabywany przez oficera SB, też powinien wtedy w swoim środowisku o tym mówić. Na początku lat 90., kiedy jeszcze nie weszły przepisy zabraniające werbować dziennikarzy i redaktorów do służb specjalnych, to też takie spotkania, w których oni próbowali werbować, o nich się mówiło w redakcjach własnych, żeby się w ten sposób jakoś ochronić. Czy teraz ta groźba, po pierwsze, czy redaktorzy i naczelni będą twoim zdaniem zawiadamiali o takich przypadkach? No ja myślę, że wiesz, że w każdym razie sądzę, że tego rodzaju wiadomość, która poszła tak dosyć szeroko, a na pewno dotarła do wszystkich dziennikarzy i dziennikarek w Polsce, no że ta wiadomość ma taką wartość, że myślę, że w momencie, kiedy, no przecież to nie jest tak, że jakiś tam umowny dworczyk czy inny tam, prawda, jakiś przedstawiciel establishmentu pisowskiego puka ci do, prawda, do okna i mówi halo, halo, czy możemy pogadać? On się musi umówić z tobą. Jak już się z tobą umawia, no to już ci, powinno ci się zapalić zielone światełko, a może czerwone to jest... Czerwone raczej. Tak, właśnie, tak, masz rację. A co najmniej pomarańczowe. Prawda? Pod hasłem halo, halo, a może tutaj to będzie kazus znowu Onetu i wirtualnej Polski. No i wtedy można jakieś zrobić takie zabezpieczenia, żeby powiedzmy, no właśnie, znaczy nagrać rozmowę, albo przynajmniej zdokumentować obecność tej osoby. No, jednym słowem, to może pełnić pewną funkcję prewencyjną, prawda? Mhm. Też oczywiście władza też to słyszy. I nawiasem mówiąc, to jest prawda, czy to nie jest zdumiewające jednak, że jaki rodzaj arogancji i bezczelności. Albo jest. Strachu. Albo strachu. Tak, na pewno za tym wszystkim stoi desperacja i strach, to jest pewne. Ale zobacz, jaka to jest arogancja i bezczelność. Przecież to ja rozumiem. Gdyby iść do jakiegoś małego medium, które z trudem wiąże koniec z końcem, no dobrze, może to wtedy jakoś, ale tutaj przychodzą do dwóch najpotężniejszych portali, które dają sobie nieźle radę i finansowo i w ogóle, i dziennikarsko, i liczą na to, że co, że redaktor naczelny powie, o to słuszna, dobra, to ja powołam wicenaczelnego, i on będzie wam podlegał? Już nie mówię, ale to jest też łamanie prawa prasowego, bo prawo prasowe mówi jasno, że redaktor. Tak, ale moim zdaniem to się bierze jeszcze. Samodzielny kieruje. Słuchaj, moim zdaniem to się nie bierze tylko z bezczelności, tylko z ich wiedzy o świecie. No bo w ich świecie tak to wszystko wygląda. Więc oni rozumieją, że na całym świecie tak to działa. I dlatego są tak bezczelni i tak wprost. Więc. Tak, masz rację, że w tym sensie maile Dworczyka, prawda, słynne, tak, też pokazują taką,
no ktoś by powiedział, że to jest lekko oderwane od rzeczywistości, ale a może to jest tamtej rzeczywistości, bardzo umocowane, a nie oderwane. To może tak być, jak mówisz, może tak być. Przy czym to tutaj, bo oczywiście jest kazus przejęcia przez Orlen kontroli nad tygodnikami i miesięcznikami, tytułami regionalnymi, dużymi tytułami, prawda? Wielka strata, niepowetowana strata dla dziennikarstwa, bo to o ile nawet nakłady tych gazet często już nie były bardzo duże, to one w wersji internetowej chodziły bardzo szeroko. No i bardzo tak zgrabnie, skutecznie została natychmiast wymieniona cały zestaw naczelnych, wicenaczelnych, kontrola, wszystko poszło gładko. No ale tam było takie zahaczenie, że był właściciel, a tutaj jest, no tutaj nie ma właściciela, prawda? Jeszcze w dodatku Niemcy są właścicielem, no więc właściwie Szwajcarzy, więc w przypadku Onetu. Więc krótko mówiąc... No to jest tylko kwestia skali pieniędzy, tak sobie myślą w PiSie. No. No są opory, bo się targują, bo chcą więcej za Onet, za wirtualną Polskę i dlatego się targują i nie przyjmują naszego wicenaczelnego. Tak też tam mogą myśleć. Ale słuchaj, spróbujmy, a właściwie ty spróbuj, ocenić przez te lata rządów PiSu do tej niezależności dziennikarskiej i niezależnych mediów, to jaki procent został? Z tej masy początkowej 100%. No wiesz, jakby liczyć po odbiorcach, to jednak bardzo duży, prawda? To znaczy w tym sensie, że prawie nie ma osoby w Polsce, która by nie dostawała komunikatów od tych mediów. Oczywiście niekoniecznie bezpośrednio, ponieważ istnieje pewnego rodzaju, nazwijmy to takie, tak jak jest wykluczenie komunikacyjne, tak samo jest wykluczenie medialne ludzi, prawda, którzy mieszkają w mniejszych ośrodkach, na wsi i tak dalej, i oni mają no, ułatwiony, a często wręcz taką monopolistyczną pozycję mediów publicznych u siebie, prawda. Jak się jedzie, to jest strasznie nieprzyjemne, jak ja teraz trochę jeżdżę po Polsce, to w pewnym momencie już mogę słuchać tylko, no, na szczęście RMF FM, chociaż tam, prawdę mówiąc, wiadomości to raczej nie ma, poza tym, że są gdzieś objazdy i kogoś tam, prawda, ktoś pobił. Ale no, w każdym razie, przynajmniej są jakieś poranne programy, no ale przede wszystkim mogę słuchać dowoli Trójki, Jedynki, radiowej, radia publicznego, mogę słuchać Polskiego Radia 24, które jest takim, nadaje na okrągło. No a wszystkich tych radiostacji niezależnych, no to nie, bo po prostu one mają zasięgi w wielkich miastach. Więc to jest, to wykluczenie medialne jest, ale te mimo baniek medialnych i tak dalej, to jednak dociera w formie internetowej do ludzi. Więc myślę, że tak naprawdę, nie wiem, to zupełnie spod grubego palca, dużego palca, ale myślę, że jednak w granicach nawet może 85% odbiorców mediów w Polsce ma dostęp do niezależnej informacji, niezależnego komentarza. Nawet jeżeli mają ta bariera i ta taki filtr, prawda, założony przez propagandę, którą się żywią, sprawia, że tego nie odbierają. Ale no tak też z sondaży wynika, że generalnie nawet w takich sprawach, no, dla PiSu zupełnie zasadniczych, to zdarza się, że poparcie dla tych takich, no, tematów propagandowych numer jeden, na przykład dla ministra Czarnka jako ministra edukacji, nie przekracza 15% w tej chwili. Co oznacza, że no tak, prawda, ogólnie rzecz biorąc, te 85% ludzi musi dostawać jakieś informacje spoza telewizji publicznej, które się Czarnkiem... Które powstrzymują przed pobieraniem ministra Czarnka. Tak, Piotrek, tak. A tak na koniec powiedz mi, czy ta historia
to trwająca już kilka lat, ale teraz zintensyfikowana doniesieniami Onetu i Wirtualnej Polski. Czy ta historia próby wpływania władzy wykonawczej i politycznej na media powoduje, że jeśli udałoby się odsunąć od władzy tych, którzy tak postępują, to trzeba byłoby przyjąć jakieś regulacje, które jeszcze bardziej zabezpieczałyby niezależność mediów? Tak by trzeba było zrobić, tymczasem z tym jest słabo. To znaczy to jest moja w ogóle wielkie rozczarowanie i trochę też pretensja do polityków opozycji, że z takich wyjściowych kiedyś takich, prawda, pomysłów politycznych, żeby stworzyć coś w rodzaju takiego porozumienia programowego opozycji demokratycznej, która by powiedziała, że będziemy się pięknie różnić, spierać, kłócić i tak dalej, ale co do paru rzeczy się porozumiemy, no to na razie z tego została deklaracja samorządowa sprzed roku już ponad, jakiś zarys wspólnego stanowiska w sprawie edukacji i tak zwanego paktu dla edukacji przygotowanego przez środowiska niezależne, przez organizacje społeczne. Natomiast nie ma na przykład deklaracji dotyczącej uspołecznienia mediów, bo to się wydaje jedynym rozwiązaniem, prawda? To znaczy, żeby... Ale mówisz o mediach państwowych, znaczy publicznych. Mówię o mediach publicznych, tak, ale no one by tutaj jakby były kluczowe, żeby po prostu wyjąć, odebrać politykom tę zabawkę. Nie ma też jakiejś umowy czy deklaracji w sprawie ograniczenia korzyści wynikających z obecności z kontroli nad spółkami Skarbu Państwa. No więc to byłoby bardzo piękne i wskazane, ale to idealistyczne marzenie, żeby opozycja coś takiego zadeklarowała jako całość. Więc... A większą ochronę prywatnych właścicieli mediów, wolnych mediów? Ja nie umiem powiedzieć, nie umiałbym się ustosunkować do tezy, że ona jest za mała, ta ochrona. Wydaje mi się, że prawo, zarówno prawo takie dotyczące własności, jak i właśnie prawo dotyczące, być może należałoby zaostrzyć i doprecyzować ten czynnik właśnie tłumienia wolności prasy, prawda, który jest trochę archaicznym językiem tam opisany. Istnieje pewien precedens, że w tej chwili bardzo, bardzo się uaktywniła opinia publiczna i różne środowiska w sprawie kryptoreklamy. I to może być pewien, i to mogłoby być pewna taka analogia do takich regulacji dotyczących też czegoś w rodzaju kryptoreklamy politycznej, prawda? No bo uświadommy sobie, że gdyby powiedzmy panowie z Onetu i z Wirtualnej Polski przyjęli tę propozycję, to uprawialiby coś w rodzaju kryptopropagandy, no bo pewnie by się tym nie pochwalili publicznie. Oczywiście wiem, że tego nie zrobili i nie podejrzewam, że w ogóle im to przez myśl przeszło, ale gdyby tak się stało, to wtedy naruszaliby również prawo prasowe, bo nie wolno, ukrywając przed swoimi odbiorcami, kierować się jakimiś interesami, których odbiorca nie zna i nie rozumie. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Miejmy nadzieję, że do Ciebie nikt nie przyjdzie i nie zapuka, chociaż OKO.press nie jest do kupienia, nie można tego kupić, więc... Mamy taką komfortową sytuację, że my żyjemy z takiej, my się utrzymujemy na takiej prastarej zasadzie co łaska, tak? To znaczy każdy, kto nas chce czytać i chce wspierać i chce, żeby inni mogli czytać, może nam coś wpłacić i z tego my żyjemy. Plus jeszcze z grantów w tej chwili trochę, nawet nie takie małe trochę. I to jest taka komfortowa sytuacja, że jesteśmy stosunkowo nie, mało łakomym kąskiem i trudnym do przełknięcia, no bo nie mamy żadnego kapitału, od którego zależymy, prawda? Ani już nie mówiąc o politykach. Czego Ci serdecznie gratuluję. Dziękuję serdecznie. I bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Uwaga! Prawda nas zaboli.
A teraz witam wszystkich w audycji spółdzielni Pogodna Rozpacz Zjednoczonego Przemysłu Pogardy. Obok mnie Marcin Celiński. Dzień dobry. Tomasz Piątek niestety złożony chorobą. Boleścią. Nawet. Nawet. W ciepłym łóżeczku. Ale jesteśmy my, Marcin. I moje ulubione pytanie, co cię w ostatnich dniach pchnęło ku rozpaczy lub przetarło o nihilizm? To chcę powiedzieć, że nie odpowiada mi to pytanie i dziękuję, nie będę z panem rozmawiał. A, pan wychodzi, tak? I nigdy więcej pan do mnie nie przyjdzie. Nigdy więcej, nigdy więcej. No, domyślasz się, pchnęło mnie ku rozpaczy to, że odpuszczają. PiS odpuszcza media, wiesz? Oni przecież walczyli przez ostatnie 8 lat z tą przewagą medialną, tak. Z tym potworem medialnym, który im nie pozwala wygrywać wyborów. A tu marszałek Karczewski poszedł do Radia Z, do pani redaktor Lubeckiej, i ponieważ ona zadała niewłaściwe pytanie. No zresztą nawet wstyd, dwa pytania. Wstyd, pani redaktor, wstyd. Nie zadaje się niewłaściwych pytań. To pan marszałek powiedział, że wychodzi i on już tu nie wróci, bo nie. A, czyli rządzący odpuszczają sobie media. Tak, zaprzestali walki. Zobacz, mieli przejmować wszystko po kolei. Nawet czytaliśmy parę dni temu, kupić sobie chcieli tam jakiś jeden portal, drugi portal, nie wiadomo co. A tu proszę, choć z drugiej strony może marszałek Karczewski za dużo w mediach bywa, wiesz, on może być taki już znudzony, zblazowany, 8 lat. Tym bardziej, że nie ma za wiele do powiedzenia. A ja to już tam nie, ale to nie widziałem, żeby w mediach to komuś przeszkadzało. Niestety. Niestety. No dobrze, dobrze, ale zobacz, co mnie przywiodło ku rozpaczy. Zobaczmy na zdjęciu. To jest zdjęcie... Ja, gdzie tu rozpacz? Sama radość. Poczekaj. Moim zdaniem to będzie zdjęcie ikoniczne dla tej władzy. Premier przyszedł z statusem na zebranie rodzicielskie i omawiają ważne sprawy. To jest na tyle groteskowe i na tyle... Nawet nie wiem, jak powiedzieć, uwłaczające dla władzy premiera z jednej strony, a z drugiej strony ja jestem przekonany, że wyborcom PiS-u to się podoba. Że tak to właśnie powinno wyglądać. Wiesz, bo jest zachowany porządek. Pan premier siedzi po lewicy. Po prawicy? Po lewicy. Pokażmy jeszcze raz to zdjęcie. On siedzi po prawicy ojca, czyli... Czekaj. Nie, no to on siedzi po lewej stronie Jarosława Kaczyńskiego. A. Czyli siedzi po lewicy. Po prawicy siedzi minister Błaszczak, ale tak boczkiem. Czyli tak. Biblijne zdjęcie. Czy ty w ogóle nie pamiętasz całej nauki wielkiej, która się nazywała sowietologia? Trochę już zapomniałem jednak. Aha, no to sobie odkurz. I tam przecież tak było, jak oni stali na tej trybunie, to 6 ważnych politologów amerykańskich patrzyło, kto obok kogo stoi, i było wiadomo, jaki jest układ we władzach Związku Radzieckiego. I myślę, że to jest tego rodzaju zdjęcie, które wnikliwym obserwatorom da wgląd w to, kto jest kim i kto czym rządzi. Sowietologów potrzebujemy natychmiast na gwałt wielu. Jeszcze raz poproszę. No, pisologów. Napatrzmy się na to. Kto tutaj siedzi? Tam to chyba przed Sasinem. Kto to siedzi przed Sasinem tak bardzo blisko Morawieckiego? Jakaś pani. Może pani Moskwa. No, Moskwa jest zawsze blisko Morawieckiego i Kaczyńskiego. Nie ma Tomka, być to ale zobacz, bardziej wytłumaczył. Obecność Kaczyńskiego zmusiła chyba, bo to chyba Ziobro jest tam po prawej stronie. No. Że on po raz pierwszy od wielu tygodni przyszedł na... Ale zobacz, jak daleko. Ale przyszedł. Ale daleko. Ale przyszedł, bo on nie przychodził. Nie, no ja rozumiem, do połowy pełna czy do połowy pusta. Zastanawiam się tylko, to chyba minister Kamiński wychodzi. I czy to jest w proteście? Tutaj przed ministrem Patkiem, Patek on się tak. Nazywa, to chyba Kamiński jest. Wiesz o czym ja marzę? Nie wiem, słuchaj, ale to już mnie przerażasz. Marzę o tym, żeby zebranie, Rada Ministrów odbyła się na Torwarze. I żeby byli... Na trybunę, żeby można było. Nie, żeby wszyscy oni byli. A, no tak, masz rację, bo oni się zmieszczą tylko na Torwarze. Tak, i ci wiceministrowie, których jest tam kilkadziesiąt osób, ci pełnomocnicy w randze ministra. I wtedy dopiero to byłby taki widok. Słuchaj, a który z nich jest premierem? Czy ty w ogóle zastanawiałeś się nad tym? Bo obaj mają takie same jasne fotele. Siedzą u szczytu stołu.
Ale zobacz, Kaczyński ma jednak ręce na stole. Morawiecki ma pod stołem. To by świadczyło o tym, że Kaczyński jest w górą. Myślę, że tak. I popatrz jeszcze na, bo to z tego zdjęcia naprawdę, proszę Państwa, można wyczytać wszystko. Godzinami analizować. Kto siedzi pod biało-czerwoną? No wiadomo. A pod europejską? Ten zdrajca, ten list. Ten ostatni Europejczyk w tym rządzie. On takie SMS-y kiedyś pisał po politykach europejskich. A na trzeźwo? To były SMS-y, więc nie było widać, czy on jest trzeźwy, czy nie. Mhm. Nikt mu nie uwierzył, nie wiadomo dlaczego. Proszę Państwa, tak czy inaczej, zachęcamy Was wszystkich, to zdjęcie jest dostępne w internecie. Może Państwo jeszcze coś zobaczycie. Tak, żeby studiować to zdjęcie, bo można z niego właściwie wszystko wyczytać. Wszystko. W zasadzie można się wszystkiego dowiedzieć, tam pewnie nawet jest gdzieś data wyborów, tylko trzeba by przez szkło powiększające obejrzeć. No pewnie i tak. I wyniki. A powiedz mi, ten apel redaktorów naczelnych o to, że my zwarci, gotowi, niezależni, nie damy się pokusom władzy, zrobił na tobie jakieś wrażenie? Akurat nie miałem zamiaru kupić żadnego, więc nie weryfikowałem. No ale powiedz mi, to słuszny twoim zdaniem ruch, czy ale za późno? Czy apel jest słuszny, tak. Czy... Wiesz, odnoszę wrażenie, że jednak apele nie zmieniają rzeczywistości, szczególnie apele po 8 latach. Ale zbierają szyki. Nie, słuchaj, jesteśmy po 8 latach i doskonale wiemy, jak przez 8 lat kolejne sfery życia publicznego zostały zjadane. Mhm. Media także. No i ten apel dzisiaj, powiem Ci, że to jest dla mnie jakieś takie alibi na koniec. Sorry, z całym szacunkiem dla wszystkich wielkich redaktorów naczelnych. Przepraszam, po drodze miałeś ludzi wywalonych z Polska Press. Wcześniej z TVP. Wcześniej z TVP, no o TVP nie wspomnę, bo to już było tak dawno, że tylko najstarsi pamiętają. Miałeś wyczyszczone media publiczne, miałeś zakupy na rynku przez Orlen, miałeś inne zakupy, które spowodowały, że różne nie, bo Polska Press była głośniejsza, no bo to była sieć, tak? Natomiast zlikwidowano media lokalne, przeróżne portale, to naprawdę gdzieś tam ostatni Mohikanie w kilku... Pałuki, pozdrawiam. Coś robią i tego wszystkiego Państwo redaktorzy nie zauważyli. Mało tego, no, chcę Ci powiedzieć, ja mam pewne uczulenie na taką hipokryzję. Jeżeli, z całym szacunkiem dla Czeka, nie znam, redaktor naczelny Wirtualnej Polski pisze taki tekst, bo od tego się zaczęło. Nie, od Onetu się zaczęło. Nie, od Onetu się zaczęło, ale tekst był wirtualny, ten taki, tak, który wywołał apel, że była taka propozycja, że przyszedł ktoś i powiedział, kupimy was, no nie chcemy się sprzedać. No to my tu zrobimy tak, że będziecie mieć członka zarządu fajnego. I on... Przypominam wstęp do tego tekstu, że on się długo zastanawiał, czy ten tekst napisać. No, błagam Cię, to ja jestem w jakimś zupełnie innych zasadach wychowany, bo normalną reakcją kogoś, kto dba, myśl, znaczy ma w sobie przekonanie o konieczności niezależności mediów, kontroli, no, tego wszystkiego, co jest czwartą władzą, to przepraszam, tenże posłaniec jeszcze za drzwi by nie wyszedł, a już by zawiadomił wszystkich kolegów i zaczął jeszcze krzyczeć przez okno na wszelki wypadek, żeby było usłyszane. Zastanawiać się nad tym, czy upublicznić fakt, taki jednoznaczny fakt, dowód na to, że media w Polsce idą, no są na tej samym torze i ścieżce, co sądy wcześniej, co różne inne instytucje. No tak, no teraz przyszli gdzieś tam po dziennikarze, ale jeszcze zastanówmy się, czy o tym opowiedzieć. Poza tym, jeżeli już opowiedział, przepraszam, nadal nie wiemy, kto przyszedł z tą propozycją. To prawda. No nie. Dlatego, mając tę wiedzę, ja rozumiem, że może jakąś tam wiedzę mam z racji tej warszawki, tak? Pewną nadwiedzę na ten temat, to jakoś mnie ten apel nie potrafi poruszyć, wzruszyć, jakoś, wiesz, no... Chciałbym powiedzieć, koledzy dziennikarze, no gdzieście byli. No. No dobrze, ale ja się i tak cieszę, że on powstał i że jednak redaktor naczelny Wirtualnej Polski bił się z myślami, bił, ale przegrał. Że dobre myśli wygrały ze złymi. Tak. No ale wiesz, rozmawialiśmy i w twoim programie, rozmawialiśmy na rocznicy Resetu o tym, czym powinno być dziennikarstwo. No wiesz, że to jest raczej straszna wiadomość, że ktoś się w ogóle zastanawia nad tym, czy media powinny
bić na alarm w momencie, kiedy są brane pod but. A jeśli jeszcze na to nałożymy wszystko to, co wiemy z poufnej rozmowy, rozdawanie dziennikarzom, chcę wierzyć, że dziennikarzom, że to nie jest taki układ czysto biznesowy z redakcjami, tylko że to jednak dziennikarze są wybierani. Rozdawanie dziennikarzom przekazów. Jeżeli sobie przypomnimy naszego bardzo zdolnego, znakomitego kolegę po fachu, Krzysia Suwarta, pamiętasz gościa, on dosyć dużo tekstów pisał. No, państwu, którzy nie pamiętają, to był taki wirtualny redaktor, który pisał dobrze o Ziobrze przede wszystkim, w wirtualnej Polsce zresztą. Jeżeli sobie przypomnimy, to wiesz o Suwarcie, żeśmy się... Przerywamy program, aby nadać specjalne wystąpienie Mózgu Państwa. Polki, Polacy, osoby tutejsze po operacji korekty płci, przerażeni i nieludzko spokojni, brodacy. Nadchodzą tygodnie i miesiące, w których władza będzie was straszyła zalewem morderczych imigrantów. Macie się bać i przestraszeni zagłosować na Kaczyńskiego z przystawkami. Co więc zrobić, żeby się nie bać? Wystarczy rozejrzeć się wokół. Imigrantów w Polsce są już setki tysięcy. I nie mówię tu o uchodźcach wojennych z Ukrainy. Imigranci są tutaj i nic strasznego się nie dzieje. A jeżeli naprawdę dobrze się rozejrzycie, to zobaczycie, że ludźmi naprawdę obcymi nam kulturowo są ci, którzy nami rządzą. To w ich sprawie powinna nastąpić przymusowa relokacja. Tylko jaki kraj ich przyjmie? Mnożą się doniesienia o atakach na niezależność wolnych mediów. Jeżeli zareagujecie na to ze wzruszeniem ramion, to powiem wam jedno. Wyobraźcie sobie, że w waszych mieszkaniach jeden pokój oddajecie przedstawicielowi władzy wraz z kluczami do drzwi wejściowych. I on z tego mieszkania nie wychodzi. To oznacza między innymi zero seksu, zero miłości, zero szczerości. Rodacy, do mojej kancelarii Mózgu Państwa nieustannie napływają listy z pytaniami. Najczęściej pytacie, czy jest Bóg. Odpowiadam, na razie nie ma. Mówię na razie, bo ostrzegam, może pojawić się w każdej chwili. I przypominam wszystkim. Ojczyzna myśli. Ojczyzna wie. To tyle. Dziękuję za odwagę. Uwaga! Prawda nas zaboli.